mroczny plan nie powalił się, a sam buntownik został natychmiast zgładzony. Jego siostrzeniec, Hubert de Lely, odziedziczył nie tylko bogactwo, ale i mrocznego niebohemiarę duchem swojego. Ogarniająca im pewien korupcja chroniła takich jak Hubert de Lely, pozwalała im nawet osiągnąć pewne wpływy. Żaden men nie powstydziłby się zła i zepsucia toczącego duszę oberka. Nikt też nie dorównywał nieprawością i okrucieństwem. Wielu moich chłopów porywano i zabawiano się na upiornych ucztach de Lely'a. Aby doprowadzić do odrodzenia Befezena, legiony musiały połączyć swoje siły z plugami de Lely'a. Ich wojska zostały osłabione na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, ale powrót dziedzica tronu przysporzył wielu sprzymierzeńców. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Disciples 2 i w kampanii Legionów Potępionych. Rozpoczynamy misję trzecią. Hubert de Lely, nędzne potwory, to ja pokażę wam, jak wygląda prawdziwe zło. Wasz atak nie pójdzie w niepamięć. A chyba nie wasze atak. Literówka. Doradca. Posłaniec przynosi wieści od Huberta de Lely, panie. Nie ufam demonom. Natychmiast opuśćcie tę ziemię. To groźba. Widzę, że nawiązanie przymierza z tym robactwem nie będzie łatwym zadaniem. Musimy jednak zyskać ich zaufanie, jeśli chcemy przetrwać atak nieumarłych. Na mój widok ulegnie też i de Lely. Ten głupiec zostanie naszym sprzymierzeńcem. Naprzód, demony. Więc misja prosta, jeśli chodzi o sam cel. Pozostaje nam jedynie tutaj zawrzeć przymierze z Hubertem. Właśnie. A żeby tego dokonać, musimy dostać się Betrezenem pod stolicę Imperium. A w tej misji akurat może zamiast Gargulca, to może zainwestuję w demona. Tak się zastanawiam. Może jednak zostać przy Gargulcu. A jednak nadal mamy dostęp do trzeciego poziomu budynków. Nie będę tu kombinował, tak samo zrobię jak było. Dobra, dam ci tutaj. Masz opętanego. Ciesz się. Sam sobie też go wezmę. O, to będzie trochę trudne. Dobra. Spróbujemy. Na szczęście odporny jest Gargulec, więc tutaj cała uwaga musi być skupiona na tym wozu zbirów, chociaż jeśli oni mają zamiar tak robić dalej, no to za dużo to tu nie osiągniemy. Trafiajcie, trafiajcie. Pięknie. Czarnoksiężniku, proszę tutaj dopełnić formalności. O, pięknie. Jeszcze podciągnął 4 obrażenia. O, dostał porządne wciry. Nasz opętany. Ale przeżył. A tu mamy teraz właśnie pierwsze wydarzenie związanego z tym gierkiem, bo jeżeli byśmy podeszli naszym dowódcom i go zabili, no to nic by się nie stało. A zobaczcie teraz, co tu się dzieje, jakby teraz będzie. Proszę. Pan Uther? Przeżyłeś? Jak to możliwe? Proszę, przyjmij mą pomoc. Pragnę wstąpić w twoje szeregi. I tak oto zyskujemy gierka. Mam mu te dowodzenia, mam tutaj łucznika. No, normalnie full wypas. Tobie by dać opętanego i wyznawcę, to mógłbyś tam coś ciorać, ale
Nie zależy mi specjalnie na tym giermku. Możesz posłużyć mi jako zwiad. Dobra, ty idziesz tutaj. O, tutaj są orkowie. A to nie wiedziałem. Dobra, to się wrócisz. Wrócisz albo powalczysz z nimi może. Tutaj mamy pełno tych zbirów. Nie jest to jakoś szczególnie przyjemna walka z nimi. Zawsze coś zadadzą, a zbyt wiele też nie dają doświadczenia. Już wolę z zielonoskórymi walczyć. Kilku orków pod stolicą zabijam i opętani wyznawcy to już awansują na kolejny poziom. No trudno się mówi. No i tak jak widać, mamy oczywiście Imperium na tej mapie oraz górskie klany po raz pierwszy. Czy drugi, bo w pierwszej misji też ich mieliśmy. Właściwie to właśnie tylko Imperium nie mieliśmy, a teraz już mamy, więc wszystkie zaraz już są dostępne. No tutaj też niezbyt przyjemna walka. No niestety. Chyba pozostanie tylko nam się wrócić do stolicy. Nic innego. Chyba że jeszcze zawalczę z tym chłopem. Przed nim też trzeba się obronić. Dobi. Wpadnie tam z jakieś 5 czy 6 punktów. 7. Wow. Albo ty sobie uter. Metrezenie w ciele Utera, pozbieraj sobie tam coś. Przynajmniej to nawet byliby zdolni zdobyć to miasto. A spróbujemy. Niespecjalnie mi są oni potrzebni, więc niech się poświęcą dla dobra Betrezena. No i chyba nawet dadzą radę. Bo jakby mieli nie dać. O, ale cienki jesteś, Bolek. Jak można tak chybić? No, jeszcze jeden cios Igienka już nie będzie. Pomóż mu tutaj, uczniku. Ty się możesz obronić, bo i tak go nie zabijesz. O, nawet chybił. Dobra, dobijcie tego chłopa. No, świetnie. Aż 8 punktów dla was. I miasto nasze. Nigdy nie zdobylibyście tego miasta, gdyby król się od nas nie odwrócił. Na pewno przysłał was Hubert de Lejli. Przecież. Wow, tu będzie sporo doświadczenia na tym. No jak widać teraz te... Czas, który tutaj jest w grze, związany jest bezpośrednio z trzecią misją w kampanii Imperium. Tam był Hubert de Lejli do zabicia. Teraz legiony pomogą mu
nieco w jego różnych planach. Niestety bez pomocy dla Demostina jego królestwo będzie, oj, będzie w bardzo słabym stanie. Już podczas kampanii Hornie umarłych było widać, jak zepsucie tam ogarnia imperium. Hubertelli ma coraz większe wpływy i tak dalej. No, a w dalszej kampanii przynieśliśmy chwałę Demostinowi, zażegnaliśmy całe niebezpieczeństwo, jakie tutaj nawiedziło Nevendar. Była jeszcze mowa o Bernardzie z Cahuzac. No, jeżeli pamiętacie pierwszą część gry, no to w pierwszej misji w kampanii Imperium właśnie to on został zgładzony. O nim była mowa. Właśnie ta niesforna dusza chciał mieć coraz większe wpływy. No i miał, co by nie mówić. Ale został szybko zgładzony przez armię imperialną. Wow, nawet szybsi byli. Jego jakbym walnął, to na to samo wyjdzie w sumie. Dobra. Jakbym walnął łucznika, tutaj teraz by opętany nie zabił go. Demon by go dobił. Tu jeden łucznik by wypadł. No wyjdzie na to samo. Cokolwiek bym nie zrobił uterem. Tylko szkoda, że oni są pierwsi, no ale życie. Dobra. Tu jeszcze pozbieram trochę tych śmieci. Nie no, skarbów. To nie są śmieci. Tylko jakieś śmieciowe przedmioty będą. Nie no, jakaś kosztowność by się przydała też. Próbuję się przedostać tym gierkiem dalej w głąb terenów. Co mu to przyniesie, to już nie moja sprawa. Czy on zostanie zabity, czy nie, to szczególnie użyteczny on nie będzie. No może jakby mu dał tego opętanego i wyznawcę, to jeszcze coś by tam mógł osiągnąć, wybijałby złodziei i różdżkarzy Imperium, bo tych różdżkarzy klanów to raczej by tutaj nie udało mu się pokonywać. Weteran. Precz, demony! Czy nie widzicie, że klany mają dość siły, aby odeprzeć wszystkie wasze ataki? A czemuż mielibyśmy lękać się takich półludzi jak wy? Uciekłem z waszego więzienia, a niegdyś pokonałem wasze mizerne armie. Ostrzegaliśmy was, potwory. Teraz musicie się z nami zmierzyć. No, widać, że jej klany się odkopały ze sterty gruzów niczym cyganie i teraz tu cwaniakują. Betrezent tutaj będzie troszeczkę się bawił w zabezpieczanie terenów. Jednak zrobię tak, że dam mu pętanego i wyznawcę. Tędy jakbyś poszedł, no to na to samo wyjdzie. Dobra, trochę tu się nam zreperował. Tu opętany znowu dostanie w papę nieźle. A mam ten mały eliksir, to użyję się go. Włócznika. Proszę, chcę być pierwszy. No i co? Jeszcze go zabiją? Wow. Całe szczęście nie. No. Proszę trafiać tutaj. Dobra. Miał szczęście opętany.
Ile on tu jeszcze będzie potrzebował? Gargules to wiadomo. No, połowa punktów doświadczenia już jest. A trzeba dużego eliksiru użyć. Póki jeszcze mam. Czy ja coś mogę tu wybudować sensownego? Na przykład opactwo okultystów. No nie będzie to jakoś tam szczególnie dużo wydatków, tyle samo co i w poprzedniej misji. Przejmiemy sobie w następnej turze miasto. Jedno już mamy i wpływy z kopalni też są nasze. Przy okazji jeszcze manę życia możemy zyskać. Wydaje mi się, że ona się może przydać w tej misji. Że jakieś czary imperialne czy klanów z wykorzystaniem many życia się trafią. No mógłbym zresztą popróbować, bo skoro jestem mistrzem Ginni, to mógłbym próbować podkraść jakieś czary przeciwnikom. Gdyby Imperium miało świętą zbroję, to bardzo chętnie bym wziął. Klanom lodową tarczę, no tylko teraz mamy piątą turę, więc jak na razie nie ma zbyt wielu szans. No proszę, gargulca tak już, ale to fajnie. Nie żebym jakoś płakał z tego powodu. Zatrucie go nie dotyczy, więc opętany nie dostanie całe szczęście tak dużo. Zobaczymy, poczekamy, bo on w drugiej turze jeszcze dostanie, być może, a jednak nie. Bardzo ładnie weszły obrażenia. No. Udało się. Teraz tak. Oni są na górze, to musimy przenieść. No, tylko że gargules, nie. Gargules jest w słabym stanie, więc... Właśnie, żeby mi go prawie wybili. Czekajcie, będzie się dobijać w razie czego, oby nie. Dobra, ile to jest warte? Nic, 6 punktów, a obrażenia zadają. Właśnie dlatego nie lubię ze zbirami walczyć. Wód zbirów. Bernard z Cahuzac był wujem Huberta de Lely. Bernard zbuntował się przeciw królowi w czasie pierwszej wielkiej wojny 10 lat temu. Hubert ma zdradę we krwi. No, czyli to co tam mówiłem. Mniej więcej o... Zbudowywać miasto. Zamienię najpierw na razie może sztandar. To co mówiłem, no to co mówiłem po prostu o Bernardzie podczas pierwszej wielkiej wojny, czyli w pierwszej części gry Lysagnus. Podobny charakter co i u Huberta. Jakiś różdżkarz by się przydał tutaj pilnie. Dobra, przejąłem pierwsze miasto tutaj, które jest przy mojej stolicy. Drugie mamy tu na wysepce. Zobaczymy, jak się tu dalej potoczy sytuacja. No bo zarówno Imperium, jak i klany będą wysyłać swoje wojska, więc trzeba będzie jakoś wyważyć działania na jednych i drugich terenach. Ja teraz jednym może pójdę bardziej w północną stronę. Fakt, że mogę sobie opracować iluzję piekielnego Gara i dość szybko odsłonić całą mapę.
co też poskutkuje tym, że wrogie jednostki, czy to neutralne, czy to z SI, nie dostaną darmowego doświadczenia, przynajmniej nie aż tyle. Ale na razie nawet many nie mam zbyt wiele, więc nie mam tutaj za co szaleć. No akurat by wystarczyło na opracowanie i rzucenie iluzji Ogara. Tylko że tutaj musiałby iść przez wodę, więc wiele nie odsłoni. Ale jakbym tutaj rzucił. O, tu trzeba uważać, to jest straż Huberta, która ma rozkaz straży, więc będzie tutaj kombinować. Jeśli podejdziemy zbyt blisko. A nie, to 150 kosztuje opracowanie. A, czyli zanim ja to będę mógł rzucić, to jeszcze dwie tury będą musiały minąć. Kurczę, no tutaj armia jest w bardzo słabym stanie, niestety. Trzeba troszeczkę im pomóc. Dawaj mi tu złodzieja raz. Proszę tutaj zadziałać. Fałszywe rozkazy. No, może być. Złodziej musi być przy dupie tam dowódcy, bo jednak jego rola tutaj jest ważna, bo będzie zamieniał te szyki przeciwnikowi. No i jest ustawiony włócznik, na szczęście nie po środku, tylko na boku. Próbować, może będziemy pierwsi. Chociaż wezmę obronę. O, nawet dobrze zrobiłem. No, na szczęście nie zrobili przeciwnicy aż tak dużo. 4 punkty ci brakują, mówisz? To może z tobą zawalczymy? A złodziej pójdzie sobie dalej. No, zobaczymy jeszcze w każdym razie, co my tutaj mamy. Król porzucił tę ziemię, panie. Bez trudu nimi zawładniemy. Czy ja wiem, czy tak bez trudu? No, tym miastem zawładnęliśmy bez trudu akurat. No, pełno tutaj nieumarłych się narodziło, zostało, cokolwiek. Ja mam nadzieję, że te syrenki nie będą agresywne. Teraz będzie potrzebne różdżkarkę zwerbować. Różdżkarkę. Tu jest złoto kolejne, więc będzie nam potrzebne. Ale nawet jeszcze nie będzie mnie stać, żeby dać jej opętanego. No a zresztą po co jej ten opętany? I tak jak ma zginąć, to zginie. Zobaczymy zresztą, jak to się potoczy dalej. O, Imperium już zaczyna swoją działalność. Archaniołowie wychodzą. Trzeba będzie się nimi zaopiekować. Tym gierkiem tak się zastanawiam, czy iść dalej, bo obawiam się tego imperialnego zabójcy. Będę tutaj, więc nie podejdzie do nas. O, tu nie możesz tak podejść, to na pewno. Gdybyś podszedł tak, to też będziesz podatny. To nie, to musisz podejść tu. Nie wiem, co on zresztą tam ma. O,
Kragowie i to może ja jednak się wrócę. Magowie, jeszcze inne tam jednostki. Tu jest włócznik. Spróbujmy coś z tym zdziałać. O, świetnie. Gargulca jeszcze nie będę robił. Baronowa. Zbieraj przedmioty. Później tu chyba będę wracał jeszcze. No a w razie czego będzie na fałszywych rozkazach. Dobra. Zobaczymy, czy teraz Giermek zginie, czy coś jeszcze zrobi. Tutaj ma pełno armii, tych czarodziei i innych tropicieli. Z tego co pamiętam, to ci arcymagowie mają 3 rycerzy, ale nie pamiętam co tropiciele posiadają. No i się tam kręcą teraz. No bliżej już za bardzo tak nie podejdziemy, bo tam zostawiony jest strażą Huberta, więc nie wiem co ten Giermek sobie może robić. O proszę, jak nam się tu klany rozkokosiły. Nie wiesz czasem. Musimy sprzymierzyć się z Hubertem Delaney. To nasza jedyna nadzieja. Mamy wielu wrogów, którzy życzą nam śmierci, panie. A dziwicie się? Ja się wcale nie dziwię. A, dobra, to szybciej. W sumie to ty nawet nie musisz niczego robić, ty się możesz bronić. A ty rozwal to wszystko naraz. O. Dobra, to się te chłopem przejmował. No i jest. Berserker wreszcie. Tobie jeszcze dużo brakuje. Dopiero 1/4 potrzebnych punktów. Nie będę robił złodzieja, bo ja chcę tu... Nie wiem, czy ten jaszczolot to przypadkiem nie był jakiś agresywny. Zwój żeglugi. No fajna rzecz, bardzo fajna, szczególnie dla Legionów, gdzie wszystkie jednostki potrafią latać, zupełnie bezużyteczna, bezużyteczny czar. No zobaczymy, co wy tutaj będziecie robić. Ojej, bronicie się. Dobra, nie ma sensu tego dalej przeciągać, wiadomo jak to się skończy. O, łatwe 27 punktów. Dla opętanego tutaj. Idź z powrotem. Co ci zostało? Złodziej niech idzie za naszym arcyczartem. No i zanim ta mana piekielna będzie pod naszymi wpływami, to troszeczkę jeszcze minie czasu. Przydałoby się teraz pójść najpierw może na tego włócznika, a później na te ruiny. Zawsze jakieś grosze wpadną.
będzie trzeba trochę przemęczyć się z tym gargulcem słabym. Ale to jak mówię, na razie wolę inwestować właśnie w ten sposób. Pani Różdżkarko, może ty pójdziesz w dół? Tam jeszcze jakieś zasoby mogą być. Jeśli nie, to odsłonisz mapę. Tym bardziej, że już wściekłe armie imperialne nadciągają. Klanów też będzie coraz więcej, także no tutaj zacznie się robić kocioł i to niezły. O, oni będą tu ze sobą, widzę, walczyć, a niech walczą. Ja się nie mam zamiaru na razie w to wpychać jakoś specjalnie. Dwóch łuczników. Ty nie podejdziesz tutaj, no to złodziej podejdzie. Skoro nie możesz tu podejść, to wróć się do stolicy. Przynajmniej coś pożytecznego zrobisz. O, następny różdżkarz. Oni mi tędy nie przejdą przecież. Nie wiem, czy będą walczyć, czy nie. Nie, nie walczyli. Jeszcze trochę takich walk. Ze dwie. No, ze dwie. Będzie można się cieszyć berserkerem. Na szczęście tu jaszczolud nic nie robi. No rzeczywiście to jakieś porzucone ziemie, kawałek terenu imperium, jacyś ludzie razem z nieumarłymi. Dobra, może w końcu wybuduję coś dla ciebie, panie gargulcu. Jeszcze jeden złodziej by mógł pójść razem z tym, z Petrezenem, żeby gdzieś jakieś miasta poszukać wrogie, to wtedy będzie można spróbować coś ukraść. Zależy mi na lodowej tarczy. A gdyby jeszcze przy okazji się udało moc Witara czy hymn klanów ukraść, to wcale bym nie pogardził. Po to jesteśmy mistrzem gildii, żeby wykorzystać tą umiejętność. No właśnie, to o czym mówiłem. Straż Huberta będzie zaciekle walczyć, ale nie dała rady z dwójką krasnoludów. Ale osłabił ich na tyle, że sami teraz będą się tutaj wykańczali. Dobrze, niech się tam wytłuką wszyscy. A ja sobie będę zbierał zasoby i będę miał to gdzieś i walkę. No jako, że tutaj posiadamy znowu Betrezena, no to będziemy w stanie podbić stolicę. Czy będę to robił? Nie wiem. Zastanowię się jeszcze nad tym. No i tak bez tego to spokojnie. Tutaj się da radę. No, dobra, mamy kolejne tutaj wojska. Złodzieju, nie daj ciała. Może być. Otruj go jeszcze. Dobrze sobie radzisz. Jestem zadowolony z twojej roboty, którą tu wykonujesz. Pierwszy chcę być. Dzięki. Będę pierwszy? O, no to biorę obronę. No tak, wszystko wlazło teraz w gargulca. Ale tu miałeś trafiać tam. Dobra, ty go nie zabijesz, więc okej. Bronić się tu znowu? Obronię się. Ty poczekaj. No tak czy tak by mi zadali obrażenia.
A w następnej turze on gargulę z tej dobije, więc wszystko ok. O ile trafi. Dobra. Udało mu się. 133 dopiero, a 50 pancerza masz jeszcze. Złodziej. Jeszcze jeden złodziej. No to będą proste walki, jak... 16 punktów, wow. O, jeszcze jeden złodziej i będzie berserker w armii. Jest i miasto. Nie wiem, przez kogo tam chronione. Ale jest. Czwarty poziom, więc to będzie trudno. 40% szans na kradzież czaru. No nic, spróbujemy jakoś to ogarnąć. Tu coś będzie? Miasto. Wow, śmierć w mieście. Hardkorowo. Dobra. 10 tur. Ponad 35 minut nagrywania, więc... Jeszcze tylko tura przeciwnika i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Już jakieś małe rozeznanie mamy. Wiemy, że tutaj będą ziemie górskich klanów, tam będą ziemie Imperium. Imperium posiada liczne armie, złożone z tropicieli i arcymagów, których mam nadzieję, no, niedługo zacznę tutaj męczyć. Jeszcze te ruiny sobie zdobędę i myślę, że z powodzeniem będę mógł pójść teraz na Imperium. Pozbędę się tych armii i powinno być dobrze. Imperium już troszeczkę wybiło klanów. Betrezen zaopiekuje się klanami. Powinno być jakoś w miarę tutaj w porządku. Zobaczymy jeszcze, jak to się dalej rozwinie. Oj, idą różdżkarki. No, idźcie, idźcie stąd. Bo różdżkarka mi zacznie tu zabierać za sobą, ja tego nie chcę. No i tak je przejmę z powrotem. Bo różdżkarka jeszcze może się tu wrócić. Strasznie długo ta tura tutaj trwa. Nie dadzą spokoju. Będą walczyć. No to tym bardziej trzeba będzie iść już na nich. No, skończycie w końcu tą turę Imperium? No, wreszcie. Przydałoby się jeszcze wysłać szpiega do klanu, żeby wiedzieć, co oni tam mają. A po drugie jeszcze trzeba przejąć zasoby. No widać, silni są. Dają sobie radę z krakenami, innymi morskimi stworami. Okej, to byłoby wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym już niebawem. No i cześć.